Najczęściej w województwie śląskim w skali roku hospitalizowanych jest ponad 62 tysiące na oddziałach kardiologicznych. Najczęstszą przyczyną hospitalizacji na oddziałach kardiologicznych jest szeroko pojęta choroba wieńcowa, następnie ostry zawał mięśnia sercowego około 20%, z kolei niewydolność serca kolejne 20% i około 19% to szeroko pojęte zaburzenia rytmu serca. Należy zwrócić uwagę, że w najbliższych latach najpewniej wzrośnie liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu niewydolności serca, jak i również zawału serca. Mówiąc o czynnikach wpływających na schorzenia sercowo-naczyniowe, trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę czynniki determinujące rozwój chorób serca. Wśród tych czynników, które nie podlegają modyfikacji, to oczywiście przede wszystkim wiek pacjenta, rasa pacjenta, płeć pacjenta. To główne czynniki, których nie podlegają modyfikacji. Szeroka grupa czynników, których podlegają modyfikacji, ale też podlegają leczeniu, to przede wszystkim nadciśnienie tętnicze, następnie palenie, czyli nikotynizm, cukrzyca, zaburzenia lipidowe, otyłość oraz w ostatnim okresie bardzo często poddaje się to, że zaburzenia flory bakteryjnej, czyli również zaburzenia dotyczące jamy ustnej i higieny jamy ustnej. Uważa się według ostatniej publikacji, że tego typu zaburzenia determinują trzykrotnie zwiększony wzrost zachorowań na choroby sercowo-naczyniowe. Oczywiście to ryzyko również dotyczy dzieci w takim sam sposób jak i osób dorosłych. Ze strony schorzeń układu sercowo-naczyniowych to przede wszystkim powinno zniepokoić dolegliwości bólowe, tak zwane dolegliwości stenokardialne. Jest to często ból zlokalizowany w okolicy mostkowej, w okolicy również w górnej części nadbrzusza. Ważne, że są to dolegliwości bólowe, które mają charakter związany są z wysiłkiem. Bóle związane z wysiłkiem bardzo często są bólami pochodzenia wieńcowego, czyli kardiologicznego. Bardzo charakterystycznym elementem jest również promieniowanie tych dolegliwości, a więc promieniowanie do żuchwy, do szyi, do lewego barku, do lewej dłoni. Bardzo często są to patognomiczne dolegliwości, które powinny nas niepokoić i powinny uczynić, czy powinniśmy udać do lekarza POZ-u bądź do lekarza specjalisty. To jeżeli mówimy o chorobie wieńcowej, o zawale serca. Oczywiście mamy również szereg dolegliwości związanych z nasiloną niewydolnością serca i to głównym takim czynnikiem patognomicznym jest poczucie duszności. Duszności, która również będzie się nasilała w trakcie wykonywania wysiłku. Częstą przyczyną hospitalizacji, jak już wstępnie powiedziałem, są również zaburzenia rytmu serca i tutaj różne palpitacje bicia serca, nierówne bicia serca powinny być takim też wskaźnikiem, czynnikiem, który powinien spowodować, że udamy się do specjalisty. Profilaktyka to przede wszystkim kontrola własna, kontrola swojego organizmu, kontrola ciśnienia tętniczego, czyli regularny pomiar ciśnienia. To również profilaktyka związana z pomiarem glikemii. Czy ta glikemia jest podwyższona, czy możemy mamy do czynienia z cukrzycą. Następnym czynnikiem i profilaktycznym to oczywiście kontrola zaburzeń lipidowych, określanie poziomu złego, do tak zwanego złego, dobrego cholesterolu, całkowitego cholesterolu. Oczywiście walka z otyłością, z nadwagą, niezwykle istotny czynnik. Oczywiście to realizujemy poprzez głównie dietetyczne elementy, ale również odpowiedni wykonywany wysiłek, czyli również to, co jest również bardzo istotnym elementem w przypadku pacjentów kardiologicznych, więc profilaktyka poprzez wysiłek. Uważa się, że średnio 5 razy w tygodniu, około godziny poświęcone na wysiłek, to jest ta wartość minimalna, a choroby serca absolutnie nie są przeciwwskazaniem do realizacji określonych zachowań związanych z wysiłkiem, ale nie możemy również zapomnieć o profilaktyce związanej z czystością jamy ustnej. Większość osób, myśląc o chorobach związanych z jamą ustną, takich jak próchnica, choroby przyzębia czy choroby tkanek okołowierzchołkowych, przekonana jest, że schorzenia te dotyczą jedynie samej jamy ustnej. Nic bardziej innego. Kluczową rolę w powstawaniu schorzeń jamy ustnej odgrywają bakterie. Jeżeli dbamy o higienę jamy ustnej w odpowiedni sposób,
Nie szczotkujemy zębów przynajmniej 2 razy dziennie przez 2 minuty. Nie używamy nici dentystycznych do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych. Nie używamy płynów do pługania jamy ustnej. Narażamy się na rozwój próchnicy, jak również odkładanie płytki bakteryjnej, a w konsekwencji jej mineralizację i powstawanie kamienia nazębnego. Próchnica nieleczona w prosty sposób prowadzi do rozwoju chorób miazgi, które z kolei powikłane powodują powstawanie chorób tkanek okołowierzchołkowych. Stamtąd już bakterie naczyniami krwionośnymi przedostają się do całego organizmu. Przedostają się również do serca, gdzie mogą wywołać bakteryjne zapalenie usierdzia, jak również zapalenie mięśnia sercowego. Bakterie po przedostaniu się do naczyń krwionośnych indukują również procesy miażdżycowe, co w konsekwencji prowadzi do powstania niewydolności wieńcowej, a ta z kolei do zawałów serca. Wrota zakażenia otwierają się również podczas stanu zapalnego błony śluzowej jamy ustnej. Jest ona wtedy rozpulchniona, przekrwiona, krwawiąca podczas delikatnego bodźca mechanicznego bądź też samoistnie. Doprowadza to również do dostania się bakterii do układu krwionośnego. Reasumując, profilaktyka chorób jamy ustnej polegająca na zachowaniu prawidłowej higieny, właściwej diety oraz kontrolnych wizytach u lekarza dentysty w znacznym stopniu ogranicza częstość występowania chorób układu sercowo-naczyniowego.